Zbijaj na Kom! Witamy serdecznie z Suchych Stawów. Jesteśmy świeżo przed treningiem, przed jutrzejszym sparingiem z GKS-em Katowice. I jest z nami nowy nabytek dumy Nowej Huty. Chociaż można powiedzieć, że stary nowy bramkarz Nowej Huty. Dorian Frączak, witamy Cię serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. I opowiedz na start o kulisach tego transferu, tego powrotu do na Suche Stawy. Eee, mogę... Powiedzieć tak, że gdzieś dogadywałem się już z innym klubem, ale dostałem telefon od, od dyrektora sportowego, że jest możliwość powrotu do Hutnika i postanowiłem postanowiłem, jak postanowiłem, czyli wrócić po, po kilku latach, no jestem, nie ukrywam, zadowolony z tego, bo, bo też widziałem jak klub się rozwija i w którą stronę idzie i naprawdę to co się dzieje teraz w Hutniku jest optymistyczne i, i idzie to w tą stronę, w którą powinno. No właśnie i pierwsze piłkarskie kroki stawiałeś tutaj w Hucie. Jakie jest Twoje dotychczasowe najlepsze wspomnienie, bo też zakładamy, że najlepsze przed Tobą, ale taki pierwsze, co, co Ci przychodzi do głowy? Pierwszą myślą taką, która mi przychodzi do głowy jest mecz z Krakowią, z dwójką. Wygrany na suchych stawach 4-0, bo gdzieś to był nasz popis, można powiedzieć. Było kilka meczów, które były lepsze, były gorsze, ale ten chyba tak najlepiej wspominam z, z przygody w piłce seniorskiej, przede wszystkim w hutniku. I obecna drużyna jest stosunkowo młoda, ty też jeszcze jesteś młodym bramkarzem, a jednak na poziomie drugiej ligi masz już spore doświadczenie i czujesz, że możesz pomóc tym swoim kolegom w szatni. Tak, tak. Uważam, że gdzieś swoim doświadczeniem jestem w stanie pomóc drużynie. Wiadomo, są jeszcze jest Krzysiek Świątek, z którym miałem przyjemność grać przed moim opuszczeniem klubu. Także wydaje mi się, że jesteśmy w stanie razem zrobić fajny team spirit, który zaowocuje wynikami w tej rundzie. I zwłaszcza jeszcze biorąc pod uwagę młodych bramkarzy, których mamy teraz na suchych stawach, to czujesz się takim dobry, dobrym osobą w roli nauczyciela, tak żeby pomóc im tutaj szkolić się w tym pachu bramkarskim? Może nie jestem jeszcze aż yy, tak doświadczonym i... i, i... Że tak ujmę starym bramkarzem, ale, ale myślę, że od, mogą chłopacy się ode mnie uczyć, tak samo jak ja mogę się od nich uczyć, bo każdy ma jakieś swoje cechy, które gdzieś podpatrujemy siebie nawzajem i, i możemy siebie uczyć nawzajem. No i o tym doświadczeniu już wielokrotnie wspominaliśmy, jeszcze na pewno nie można Ci odmówić warunków fizycznych, bo tutaj wzrost przy mnie chyba nawet jeszcze bardziej jest widoczny. A jaki taki atut sam od siebie mógłbyś jeszcze wskazać w swojej grze bramkarskiej? Zawsze. Wydaje mi się, że zawsze jak myślę o swoich atutach, to chyba największym jest granie, granie nogami, bo to gdzieś zawsze byłem uczony tutaj przez trenera Paszkiewicza, później też przez trenera Stańca w moim, w moim czasie w futniku, ale myślę, że wszystkiego po troszku, bo to będzie chyba najlepsza odpowiedź. To przede wszystkim teraz życzymy Ci zdrówka i dobrej formy na wiosnę. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.